Maksymalna prędkość w grze wynosi 30. Umiejętność klątwa wodnika na karcie wodu zrzuca nas z pojazdu. Maksymalna wartość wyświetlanej reputacji rodziny w rankingu wynosi 2 do potęgi 31. Posiadając powyżej tej wartości, liczba wyświetlana jest malejąco. Bronie na partnera możemy przerabiać z broni drugorzędnych. Bronie długodystansowe są przerabiane na łuk, a krótkodystansowe na miecz. Co ciekawe, odznaka dla pięściarza jest przerabiana na łuk. Jak działa celność i unik? Otóż według danych, jakie posiada Gameforge, mając taką samą ilość celności w stosunku do ilości uniku przeciwnika, posiadamy 48% szansy na trafienie. Co każde 10 punktów celności więcej niż unik przeciwnika, zyskujemy 2% więcej szansy na trafienie, które maksymalnie może wynosić 98% przy różnicy 250 punktów. Szansa na trafienie nie może być niższa niż 48%, a unik z tej wartości oraz unik z osłonki działają osobno. Wciąż jednak teorie te zaburza stary moral na wojowniku. Być może początkowe założenie Entwella miało być takie, żeby moral przebijał wartość 48%, natomiast tego nie dowiemy się chyba nigdy. Podstawowy atak z kuszy wojownika na normie jest traktowany jako skill, o czym świadczy możliwość wbicia onyksowego smoka z tytułu. Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób działa szansa na krytyk? Otóż jak się okazuje, szansa na cios krytyczny z buffów, ekwipunku itd. nie jest dodawana, a mnożona przez procent z debuffów. Czyli jeśli posiadamy przykładowo 50% szansy na krytyk i 45% szansy na krytyk z debuffów, to nie mamy 95% szansy, tylko 72,5%. Ciekawostka dość oczywista. Jeśli podczas rajdu nasz ekran zrobi się czarny lub w jakikolwiek inny sposób zniknie, to wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Shift plus Enter. Jeśli rzucimy umiejętność szpieguj na karcie zwiadowcy, a następnie klikniemy na okienko do śledzenia przeciwnika, to klikając strzałkami możemy nim obracać. Całkiem fajny patent do trollowania znajomych. Opcja brak możliwości obrony, występująca w niektórych stunach, wyłącza nasze bazowe uniki.